Ostatnie dni wywołały spore poruszenie w środowisku naukowym i technologicznym związane z działalnością IDIAS NCBR, czyli Instytutu Badawczego skupiającego się na rozwoju sztucznej inteligencji, znanej także jako AI. Przy tej okazji toczy się również poboczna dyskusja: czy Polska odgrywa jakąś znaczącą rolę w rozwoju AI i czy warto inwestować w ten obszar? A jeśli nie odgrywa, to czy może zacząć? Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Zacznijmy jednak od początku. Obecna fascynacja AI wiąże się z rozwojem technologii. Technologii tak generatywnej sztucznej inteligencji, która potrafi tworzyć obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki, a nawet teksty na podstawie danych, które otrzyma. Duże modele językowe LLM to specjalistyczna odmiana generatywnej AI, która koncentruje się na przetwarzaniu i generowaniu języka naturalnego. Przykładem są narzędzia, które rozumieją i odpowiadają na pytania. Takie jak Chat GPT czy GROK. No i w tym momencie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie o rolę Polski. Czy rola Polski jest duża? Nie. Czy rola Polaków? Tak. Rola Polaków jest gigantyczna. No i tutaj przykład. OpenAI to najbardziej znana firma zajmująca się tą tematyką. Założona oczywiście, co pewnie wiecie, przez Ilona Maska, ale także między innymi przez Polaka. Wojciecha Zarębę, urodzonego i wykształconego w kluczborku. Kolejny dowód. Wśród siedmiu liderów najnowszego i najbardziej zaawansowanego modelu OpenAI, aż pięciu to Polacy. Listę tę można zamknąć Jakubem Pachockim, który od paru miesięcy jest głównym naukowcem w OpenAI. Prekursorów światowego AI można także szukać w firmie Iwona z Gdańska, która od 20 lat rozwijała system generowania mowy i języka naturalnego, aby w 2013 roku zostać kupionym przez Amazon, no a ich technologia trafiła do asystenta głosowego znanego jako Alexa. Oczywiście nie było to jeszcze AI znane dzisiaj, ale był to kierunek wyznaczany właśnie przez polskich inżynierów. Firma Iwona to także przy okazji symbol losu wielu polskich firm technologicznych, które były i są przejmowane przez swoich zagranicznych, większych konkurentów. Taki los spotkał również polską firmę Aplika, kupioną dwa lata temu przez amerykańskiego giganta za około 800 milionów złotych. Snowflake, bo tak nazywa się firma, która ich kupiła, została zresztą współzałożona przez Polaka, Marcina Żukowskiego. Był on doradcą IDEA z NCBR. Był, bo odszedł w ramach protestu przeciwko odwołaniu profesora Piotra Sankowskiego. No ale dlaczego te polskie firmy są sprzedawane i dlaczego są kupowane? Ano dlatego, że niestety biznes ten, jak mało który w branży IT, wymaga ogromnych inwestycji. Wyobraźcie sobie, że najwięksi tego świata wydają dziesiątki miliardów złotych rocznie tylko na zakup samych procesorów graficznych. Co warto wiedzieć? Procesory te będą wykorzystywane do szkolenia nowych generacji systemów AI, bo to, co na razie znamy, to jedynie zalążek możliwości sztucznej inteligencji. Nie znaczy to jednak, że w tym całym ekosystemie AI nie ma miejsca dla polskich firm, bo są takie, które w swojej niszy walczą o miano najlepszych na świecie. Wspomniana już aplika powstała w Warszawie i Poznaniu, bazując w większości na naukowcach z polskich uczelni. Bo jak możemy przeczytać, ta była czołową firmą w dziedzinie automatycznego przetwarzania dokumentów, czyli zamieniania chaotycznych danych w dane ustrukturyzowane. Przykładowo, ich oprogramowanie masowo czytało dokumenty przychodzące do kancelarii komorniczych, aby później przetworzyć je automatycznie na uporządkowane dane. No ale, tak jak wspomniałem, w 2022 roku zostali oni wykupieni przez firmę Snowflake, czyli amerykańskiego giganta wartego 40 miliardów dolarów, wyspecjalizowanego, no właśnie, w przechowywaniu, zarządzaniu i analizowaniu danych. No i właśnie, polski zespół naukowców miał ogromny wkład w ich autorskie systemy LLM, czyli duże modele językowe. No Magic to kolejny rodzynek polskiej branży. Założona w 2017 roku firma specjalizuje się w połączeniu oprogramowania AI i robotów, co pozwala optymalizować działalność magazynów i sklepów. Ich systemy AI pozwalają na sprawne przyjmowanie, magazynowanie, sortowanie i pakowanie przesyłek od najmniejszych do największych. Przekładając na najprostsze ich systemy po prostu bardzo ułatwiają pracę różnym firmom logistycznym, które wysyłają tysiące paczek dziennie. Eleven Labs to za to przykład firmy założonej przez Polaków, ale w USA. Piotr Dąbkowski, były pracownik Google oraz Mateusz Staniszewski, były pracownik firmy Palantir, słynącej ze współpracy z amerykańskim wywiadem, w 2022 roku założyli firmę wyspecjalizowaną w generowaniu naturalnie brzmiących głosów, która dzisiaj jest warta ponad miliard dolarów. Już dzisiaj zdobyła ona globalną rozpoznawalność i jest używana w setkach zastosowań. Na rozwój swojej działalności zebrali oni ponad 100 milionów dolarów. Czyli łatwo przeliczając, ponad 400 milionów złotych. To kwota, która teoretycznie byłaby do zebrania przez polski kapitał, no ale nie oszukujmy się, w Stanach Zjednoczonych było to o wiele łatwiejsze. To właśnie niewielka skala działań polskiego prywatnego kapitału jest największą przeszkodą w rozwoju polskich firm AI. Polskich firm z polskim kapitałem jest jednak kilka. Mamy Synerise, opartą o AI platformę wspomagającą głównie sprzedaż internetową, ale z dużym zaangażowaniem pracującą szerzej również nad rozwojem wiedzy o AI. No i tu warto zaznaczyć, że firma udostępnia swoje systemy i badania jako tak zwane otwarte źródła, czyli po prostu pozwala z nich korzystać całkowicie za darmo. Jej prezes Jarosław Królewski znany jest jednak publicznie bardziej z bycia prezesem i właścicielem Wisły Kraków. Neptune AI to z kolei przykład narzędzia dla badaczy AI, czyli coś, co wpisuje się idealnie w koncepcję funkcjonowania przy wsparciu i rozwoju kluczowych systemów AI. Jak firma sama podaje, oprogramowanie to pozwala na bieżąco monitorować i nadzorować procesy uczenia się nowych wersji AI. Systemy AI oparte o rozpoznawanie obrazu używa za to Polska Grupa Zbrojeniowa WB Group, o której na naszym kanale już kilka razy wspominaliśmy. Ich EYQ to oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania, katalogowania i śledzenia celów czy to w latających dronach bezzałogowych, wieży bojowej, systemach dozoru granicy, aż na kamerach ochrony kończąc. Można też zakładać, że ich system zarządzania walką TOPAS również rozwijany jest o autonomiczne systemy wsparcia bo jest to kierunek, w którym podążają największe firmy zbrojeniowe świata. Warto też wspomnieć o polskim modelu językowym. PLLUM, czyli Polish Large Language Model, rozwijaną przez grupę naukowców i uczelni, która ma być w uproszczeniu polskim odpowiednikiem czatu GPT, za które oczywiście odpowiada OpenAI. Ma on funkcjonować jako asystent polskojęzyczny nie tylko dla uczelni czy firm, ale nawet przede wszystkim dla administracji publicznej. Wirtualna obsługa może nie tylko ułatwić funkcjonowanie urzędów. Ale także usprawnić działanie całej administracji. Skupiając pracę urzędników na kluczowych elementach, a nie analizie i przyjmowaniu wniosków czy rozmowie z petentami. Gigantyczny potencjał takich asystentów to jednak temat na zupełnie osobny materiał. Ale wszystko to blednie w świetle bieżących problemów ze środkami na rozwój AI w naszym kraju. Niestety, kiedy eksperci i badacze wskazują na potrzeby idące w setkach milionów złotych. Rząd odpowiada, że program finansowania badań nad AI osiągnie 50 milionów złotych rocznie. 12 milionów dolarów rocznie to nie jest nawet kwota symboliczna. Szczególnie, że mówimy o 20 największej gospodarce świata. Na dzisiaj, według Global AI Index, Polska jest na 36. miejscu z 83 państw inwestujących w AI. Wyprzedza nas nawet Portugalia czy Estonia. Pewnym podsumowaniem chaosu w państwowym wsparciu dla tematów AI będzie ogłoszenie o poszukiwaniu dyrektora do spraw sztucznej inteligencji dla Ministerstwa Rozwoju. Planem jest bycie jednym z liderów AI do 2030 roku. Pojawia się tylko jeden problem: to nie nasz plan i nie nasze ogłoszenie. To ogłoszenie pochodzi z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.